Ja przygotowałem dzisiaj dla Państwa taki wykład i on będzie mówił o nazwach, o imionach, nazwach własnych źródła, które jest właśnie dzisiaj takim tematem głównym, który jest biografii Pawłowskim, ale trochę z innego punktu widzenia niż historyk. Ja będę mówił jako filolog, który bada trochę inne rzeczy niż historyk i trochę co innego go interesuje się tym. Raz lepiej nie słychać. Nie, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o administrację. Czyli będę starał się tutaj podkreślić różnicę też między tym punktem widzenia historyka, filologa i tym, czym, na co bardziej zwraca uwagę filolog, a na co historyk. No przede wszystkim trochę kilka słów o tytule. Etnonimia, czyli nazwa, czy ogół nazw własnych ludów. Ludów, społeczności, narodów. To tak gwoli wyjaśnienia tytułu, żeby było wszystkim jasne. Etnonim, czyli nazwa własna, etnonimia ogół takich nazw. Tu mnie będzie interesować przede wszystkim nazewnictwo plemienne. Źródła nazywanego tak potocznie geografem bawarskim, czy zapiską karolińską, czy jeszcze inaczej. Większość takich szczegółów źródłoznawczych, tutaj pan profesor Sikorski powiedział przede mną, także nie będę może tego rozwijał. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które by interesowały filologa, no to przede wszystkim język dokumentu. Jest to język średnio łaciński, ale jest to dokument pisany przez Niemca w języku, znaczy dokument mający takie naleciałości starowysokoniemieckie. Co to znaczy? To znaczy, tak jak pan profesor Sikorski powiedział, że dokument powstał najprawdopodobniej w południowych Niemczech. Tutaj pan profesor uściślił południowo-zachodnie Niemcy. Tu jeżeli chodzi o elementy językowe, no to na pewno da się wyróżnić takie ogólne, staro-wysokoniemieckie. Takie naleciałości dialektalne czy ortograficzne, które są znajdowane też w innych dokumentach, bardziej jednoznacznie wiązanych czy afiliowanych z tym regionem, możemy tak powiedzieć chyba. I tak, żeby tak obrazowo powiedzieć, nie rozwodzić się jak gdyby nad szczegółami, to można by ukazać tego geografa bawarskiego tak pośrodku między kosmografem raweńskim, a rocznikami fuldejskimi. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyjrzymy się bliżej zapiską geografa Pawłowskiego, tym takim szczegółom, temu jak on zniekształca te nazwy słowiańskie czy inne i jakie procesy fonetyczne czy graficzne, ortograficzne w przypadku już konkretnie zapisów ortografii tu się pojawiają, no to możemy najbliższe takie podobieństwa znaleźć w tych dwóch dokumentach. Nie będę tutaj omawiał szczegółów, tylko tak chciałbym ogólnie zarysować sytuację, jaka tu jest, jaka czeka na badacza, takiego mikrofilologa, można by powiedzieć. Oczywiście Stanisław Rosmont, który najbardziej wyczerpująco omawiał ten dokument z takiego punktu widzenia filologicznego, tutaj miał troszeczkę inną teorię, wskazywał na lokalizację Bawaria albo jakieś filiacje Alemanii, alemańskie. Też częściowo jakby sugerując się niektórymi swoimi interpretacjami tych zapisów, natomiast jak gdyby tak ogólnie rzecz biorąc, jest to stary łaciński redakcji staro-wysokoniemieckiej z poszczególnymi takimi elementami średnio dolno-niemieckiego czy staro-wysokoniemieckiego, ale to dotyczy już takich indywidualnych, poszczególnych nazw. Przejdę dalej teraz i tak. I najbardziej nas interesuje tutaj właśnie z takiego filologicznego punktu widzenia, jakie brzmienia słowiańskie albo inne, niewykluczone,
wykluczamy, że tutaj wchodziły też ludy posługujące się innymi językami. Jakie brzmienia z tych języków takich barbarzyńskich, powiedzmy, zostały tą łaciną starowysokoniemiecką oddane właśnie tak, jak to tutaj widzimy. I tu wkleiłem kilka takich najbardziej kontrowersyjnych zapisów, jak na przykład Lina, czy Lupigla, Aturezam, czy Zerivani, dajmy na to, czy Slenzanie, albo Glopeani. I tylko na temat każdej z tych nazw można by tu kilkanaście minut się rozwodzić. Ale powiem tylko kilka słów o wybranych tych nazwach. Na przykład Glopeani, może tutaj najbardziej będzie interesujące. No przez dziesiątki, może ponad 100 lat w historycy jak gdyby przyjęli wersję, że chodzi o Goplan. I to jest praktycznie taka prawie wszechobecna interpretacja tego. Natomiast na takim polu filologów i ich dyskusji, sporów, chyba kilkanaście lat temu zarysowała się taka polemika między profesorem Witczakiem z Łodzi a profesorem Nalepą. Czy to byli faktycznie ci planie, czy jacyś inni? No bo przyjęło się tak uważać, ale sam zapis do tego tak średnio upoważnia, żeby tak to odczytywać. Profesor Witczak wtedy nie przedstawił żadnej propozycji, pamiętam. Chociaż jakby krytycznie ocenił to dotychczasowe. Profesor Nalepa tutaj zaproponował odczyt Słupianie, czy Słopianie. No ja ze swojej strony pisałem kilka lat temu o Głobianach. I to jest jeden z wielu takich dyskusyjnych, kontrowersyjnych przykładów. Weźmy sobie jeszcze kilka słów, powiedzmy, o Slenzanach. No tutaj też historycy mogą potwierdzić, że ten odczyt taki najbardziej popularny, najbardziej zakorzeniony w historiografii, w literaturze, to Ślężanie. Ale jeżeli taką dokładniejszą lupę wziąć i przyjrzeć się, tak dokładnie prześledzić te zapisy i to znakowanie, co te, na przykład co ten dwuznak EE, czy podwojone E oznacza i co to mogło oznaczać to Z tutaj w tym zapisie, no to to, że chodzi tu o Ślężan, jest coraz bardziej mniej prawdopodobne. Ja pisałem w artykule swoim sprzed kilku lat o tym, że to, ta nazwa brzmiała w oryginale Ślęczanie. Jest ona troszeczkę bardziej poprawna pod kątem takiego odczytu uwzględniającego transkrypcję. Różne właśnie takie naleciałości, czy właściwości ortografii, czy grafii, które są w tym dokumencie. No i takie zagadnienia, które historyków raczej trochę mało interesują, natomiast filolodzy czasami się tutaj nad tym pochylają. Inna taka nazwa, trochę kontrowersyjna, to Plissani. No tutaj wyrzeczanie, tak się ukoło widzieć tę nazwę. Sam Rozpąd odczytywał to jako Brzezan, też z uzasadnieniem dotyczącym różnych substytucji graficznych czy fonetycznych i tego jak gdyby też historycy czasami nie biorą pod uwagę, czy badacze innych specjalizacji. Fraganeo, jeszcze raz obiecuję, że ostatnie zdanie na ten temat. Fraganeo, tutaj sam Rozpąd przez lata jak gdyby optował za odczytem Praganie. Natomiast już Witczak czy kilku innych badaczy krytykowało te interpretacje, dawało jakieś inne odczyty. No ja tutaj zaproponowałem trochę inną interpretację, ale już nie będę tutaj przedłużał. Przejdziemy dalej. I tak. Przygotowałem taką mapę, żeby jak gdyby nakreślić to, o czym będziemy w ogóle tutaj mówić. Tak, żeby już nie przedłużać, nie omawiać poszczególnych grup tych etnonimów razem, to może zatrzymajmy się przez kilka minut nad tą mapą. Na czarno, w większości na czarno nazwy, które są odczytane jako słowiańskie. Czyli jak gdyby na podstawie tej analizy takiej transkrypcyjnej, filologicznej, której nie będę tutaj szczegółów omawiał bliżej,
Postarałem się nanieść tutaj na mapę, tak z orientacyjnym zaznaczeniem miejsca, lokalizacji i powstało coś takiego, co Państwo widzicie. Na czerwono, czyli w dolnym prawym rogu mapy, są nazwy, które jakby są najbardziej podobne do nazewnictwa trackiego. Z tego chyba najbardziej taką pewną, mi się wydaje, jest nazwa Aturasi, czyli nazwa mieszkańców ujścia rzeki Tyras trackiej, czyli Dniestru, dobrze mówię. Jest jeszcze ciekawa nazwa Marchani, która jest tak na taki kolor jasno-brązowy, ciemno-pomarańczowy. Ona jest jak gdyby zrekonstruowana z tego zapisu Marchani, nie mam w tej chwili w pamięci tego fragmentu, ale to też taki jakby wgląd w metodologię, jak starają się filologowie do tego podchodzić. Znaleziono na terenie pogranicza Słowacji i Węgier nazwy rzeczne, które wykazują pochodzenie irańskie, sarmackie. I jedna z tych nazw dopływie po drogu zgadza się co do litery właśnie z tym zapisem, który znajdujemy w geografii bawarskiej. Pozostałe, może jeszcze powiem krótko o tych zielonych nazwach, które są zinterpretowane jako niemieckie, czy niemieckiego pochodzenia. Marwari, Behejmare, czy ci przodkowie Czechów dzisiejszych. I co może być też ciekawe dla niektórych, Forestaren i Wizumbure. Forestaren, czyli jakby mieszkańcy lasów. Wizumbure, czyli mieszkańcy jakby podmokłej okolicy, czy góry, która jest jakby w podmokłym miejscu. Dosłownie, tłumacząc z niemieckiego. Tutaj można by się też godzinami rozwodzić na temat, które nazwy były jak dyskutowane i jakie teorie tutaj przedstawiano w ciągu 10 lat, ale to już może przy jakiejś innej okazji, może w czasie dyskusji. To jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na te nazwy na z prawej strony Rusowie, Hazarowie, Prusowie. Profesor Sikorski powiedział ciekawą rzecz, że ten dokument zawiera też jakieś późniejsze dodatki, dlatego że faktycznie tutaj, jeżeli jest datowany na 9 czy początek 10, dobrze mówię, nie pomylę nic, przełom może początek 10 wieku, no to jakby Rusowie na Rusi jeszcze chyba nie byli na tyle, że tak powiem, rozpoznawalni, żeby ta nazwa funkcjonowała aż jako taki etnonim określający całą liczną zbiorowość. Także na podstawie tej mapy jakby potwierdza się też to, że to nie był dokument, który powstał w jednym czasie, tylko on miał co najmniej dwie redakcje. Takich nazw jak Rusowie jakby w tamtym okresie nie można się spodziewać. Przejdę tutaj, bo tutaj zaplanowałem trochę bardziej szczegółowe omawianie tego, ale... Panie doktorze, niestety ostatnia minuta i trzymajmy się tym razem już rygorystycznie. Przykro mi to mówić, gdyż jest to kolejny intrygujący, znakomity wystąpienie. Dobrze, powiem tylko o takich głównych problemach, które się wiążą z takimi badaniami. Przede wszystkim do jakiego języka przyporządkować daną nazwę. No tutaj filolog ma jak gdyby ściśle takie określone kryteria. Poszukuje jakichś nawiązań czy podobieństw w nazwisku miejscowym czy w nazwisku osobowym, które są jak gdyby najbardziej zbliżone do tych nazw etnicznych. Lokalizacja plemion, no to też jest problemem. Czasami stara się jakby przez korelację tego nazwiska plemiennego i jakichś domniemanych pozostałości w nazwisku rzecznym powiązać jakoś lokalizacyjnie, osadzić to tak w przestrzeni. I może krótko jeszcze wspomnę o tym, że w dotychczasowych tych badaniach, nie tylko filologów, dominowała interpretacja slawistyczna, że jakby większość filologów widziała to przez takie okulary
słowiańskie. No ja kilka takich nazw, jak gdyby bardziej powiązałem z językami krackimi, szukających śladów też nazwach miejscowych iliryjskich czy celtyckich, ale w każdym razie jest to taki charakterystyczny rys może badań w ogóle, że większość naukowców starała się to widzieć przede wszystkim Słowian wszędzie i to jest takie nasze, takie słowiańskie. I takie podsumowanie, że mamy tutaj słowiańskie, germańskie, krackie, prawdopodobnie też iliryjskie, czy celtyckie, z jedną sarmacką nazwę plemienną, no nie licząc tych pozostałych. Dziękuję bardzo za uwagę.